poniedziałek w Skorzewie doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Mężczyzna kierujący Volkswagenem T4 wymusił pierwszeństwo i uderzył w Seat Alhambra. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na szczęście żaden z mężczyzn nie doznał obrażeń, a sprawę zakończono na miejscu mandatem w wysokości 500 zł. Zaznaczmy, że to nie pierwsze groźne zdarzenie w tym miejscu. Przed kilkoma miesiącami doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Pamiętajmy więc, by na tym odcinku zachować szczególną ostrożność.